że przede wszystkim w imieniu Komisji Oświaty, która jest także Komisją Zdrowia, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Powodem tego zaproszenia jest, są napływające do komisji, ale nie tylko, myślę, że i do Państwa radnych należących do innych komisji, sygnały od rodziców dzieci, którzy no niestety nie są w stanie dostać się do lekarza pediatry na ośrodku. Oczywiście związane jest to z okresem zwiększonej zachorowalności dzieci, no wiadomo, jest taka a nie inna pogoda dzieci chorych. Natomiast pytanie jest, panie doktorze, jedno, czy istnieje możliwość zwiększenia ilości lekarzy pediatrów w naszym ośrodku, bo o ile ja się nie mylę, jeśli się mylę, to pan doktor mnie poprawi, mamy jednego lekarza pediatry stałego, tak? I dwa dni w tygodniu, zdaje się, są dyżury drugiego lekarza pediatry, tak? Przede wszystkim rodzice dzieci sygnalizują, że jest to na taką gminę jak Małkinia i na samą miejscowość nawet, jak Małkinia Górna, ilość niewystarczająca. Więc to pytanie do pana doktora, czy jest taka możliwość, żeby tych lekarzy, pediatrów było więcej? I sprawa druga, jeśli można, tutaj do radnych powiatowych, właściwie do pana radnego powiatowego. W jednej z lokalnych gazet niedawno ukazał się wywiad z dyrektorem szpitala powiatowego, z którego można się dowiedzieć, że od kwietnia, zdaje się, czy maja, zniknie świąteczna opieka pediatryczna w szpitalu, która do tej pory funkcjonuje. Dyrektor szpitala zapewnia, że dzieci będą w sobotę i w niedzielę objęte opieką poprzez lekarzy ogólnych. Moje pytanie, czy rzeczywiście tak będzie? Czy ta opieka pediatryczna rzeczywiście będzie zapewniona na takim poziomie jak teraz, jeśli chodzi o tę opiekę i świąteczną? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie doktorze. Dziękuję za zaproszenie. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Zawsze moje wizyty się wiążą z czymś, co zaczyna szwankować funkcjonowanie opieki zdrowotnej. Poprzednia moja wizyta, jeżeli pamiętam, dotyczyła likwidacji, cudzysłownie mówiąc, paradu kobiecych. Teraz państwo macie i słuszne zresztą zastrzeżenia co do ilości lekarzy. Otóż poprzedniej kadencji, sorry, proszę państwa. To znaczy tak, może na wstępie tę pierwszą część. Ma pan rację, panie radny, że istotny był problem z dostaniem się do lekarza w styczniu. Po prostu mieliśmy epidemię grypy i nie ma takiego kraju, chyba nie ma takiego miejsca, który by swoimi siłami był w stanie to opanować. To znaczy istotnie były takie dni, gdzie lekarze zatrudnieni u mnie przychodni przyjmowali nawet po 100 pacjentów. Po pierwszy, może tam były takie dni, że po pierwszy, po drugi, po trzeci. Może pacjent rzeczywiście tego dnia nie był przyjęty. Istotnie tak było. Czyli zbiegły się jakby dwie kwestie. Pierwsza kwestia to kwestia tej epidemii, a druga kwestia, że od 1 stycznia naszej wręcz rozpaczy, bym powiedział, pani doktor Kołodziej pracująca u nas obrała sobie inną drogę swojej kariery zawodowej. Pracuje, o ile mnie jest wiadomo, w tej chwili w Warszawie 3 razy w tygodniu i w różnych innych ośrodkach wynajmując czy sprzedając swoje usługi. Myślę, że ten problem, który dotyka pacjentów, jest chyba takim samym problemem, który dotyka innych pracowników mojego zakładu, mojej przychodni. No, brak lekarza jednak jest bardzo dotkliwy. Istotnie w tej chwili staramy się jakby zapełnić tą nieobecność lekarza, jakby zapewniając 2 razy w tygodniu rzeczywiście pani doktor Sałacińska, która jest pediatrą, to jest pani doktor Znura, która tam pracuje, ponieważ Nur ma około 3000 chyba tylko pacjentów, w związku z tym pracuje 2 lekarzy, w związku z tym ma jakby w cudzysłowie moce przerobowe, żeby móc przyjmować u nas. 2 razy w tygodniu jest to taki okres, jest to chyba zupełnie niewystarczająco. Toczymy rozmowy 3 razy w tygodniu na dzień dzisiejszy. Aczkolwiek tu dotknął pan jeszcze innego problemu. Otóż obserwacja z dnia dzisiejszego, pani doktor Sałacińska akurat nazywa się ta pani, jest od godziny 9:00. No i z przerażeniem patrzę,
pacjentów dużo dzisiaj do mnie, do dr Kozłowski, a pani dr Sałacińska jest bezrobotna. Więc z tym kolejnym pediatrą to też tak do końca nie jest, że to każdy pediatra, który zostanie przyjęty, będzie od razu mógł jakby odciążyć nas tutaj. Proszę Państwa, czynimy starania i te starania już czynimy od miesiąca października, chyba ile dobrze pamiętam, listopada, żeby pozyskać lekarza, no, wszelkimi dostępnymi sposobami. No, te dostępne sposoby to są ogłoszenia w mediach, chyba wszystkie media medyczne, media internetowe, media, gazety medyczne są nasze ogłoszenia. Są nasze ogłoszenia chyba już od grudnia, to jest ogłoszenie było w grudniu. I powiem tak. Około 10 sygnałów, 10 telefonicznych, mailowych kontaktów miałem. Proszę Państwa, no nie ukrywam. Pierwszą rzecz, którą pytają się oczywiście poza procedurami, mieszkanie. Nie spotkałem się z osobą, która by chciała przyjść na stałe, która by osoba nie chciałaby mieszkania. Jest, proszę Państwa, sytuacja na rynku lekarzy taka, jaka jest. Lekarzy jest takich, którzy spełniają kryteria, które stawia Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby pracować w podstawowej opiece zdrowotnej, jest po prostu niewystarczająca ilość w Polsce. Może ja przytoczę takie dane. Otóż w tej chwili w Polsce potrzeba lekarzy rodzinnych 20 tysięcy, a jest 9,5 tysięcy. Szkoli się rocznie około 40 czy 50. W tej chwili nie chciałbym tutaj, powiedzmy sobie, mówić o tym, żeby nie zapeszyć. Prowadzę w tej chwili rozmowy z dwoma osobami. Być może, że tak będzie. Byłbym bardzo zadowolony, żeby tak było. Ale jeszcze raz powiem, że wszyscy, prawie wszyscy dzwoniący poza sprawami finansowymi, które myślę, że można oczywiście sprostać pewnym nawet oczekiwaniem finansowym, natomiast mogę bardzo zdecydowane sprawy, ja nie posiadam jako Kozłowski Marek ani przychodnia, którą swojego mieszkania, który mógłbym jako mieszkanie komunalne komu dać. Najpierw sprecyzować. Jeżeli chodzi o tą pediatrię nieszczęsną, to znaczy, proszę Państwa, system opieki zdrowotnej, podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce został przewartościowany, zmieniony przed 10 laty. Powstała taka specjalizacja, na pewno Państwo wiecie, przychodząc, kontaktując się z lekarzami, jak medycyna rodzinna. Ta medycyna rodzinna miała być, ma być tym panaceum, czyli ten lekarz rodzinny ma prowadzić dziecko, znaczy prowadzić pacjenta od urodzenia do śmierci. Ja zajmuję się medycyną już 30 parę lat. Osobiście uważam, że jest to nieporozumienie, bo jest zupełnie inna medycyna wieku dorastania, są sobie małych dzieci, zupełnie jest medycyna osoby dorosłej. Według mnie to będzie problem. Będzie problem. Nie szkoli się w tej chwili, proszę Państwa, w ogóle lekarzy, pediatrów do pracy podstawowej opiece zdrowotnej. Nie ma takich kierunków. Ci lekarze, którzy pracują jeszcze jako pediatrzy, to są lekarze, którzy kiedyś robili specjalizację z pediatrii, później zrobili specjalizację z medycyny rodziny lub nie i pracują w podstawowej opiece zdrowotnej. Nowych lekarzy nie ma. To jest, co się wiąże z tym, panie radny, co pan się zapytał odnośnie dyżuru tego nocnej pomocy lekarskiej. Otóż istotnie, no też byłem na spotkaniu, które zorganizował pan dyrektor Sawowni. Informował nas o tym, że będzie wprowadzał, czy znaczy no, już chyba wprowadzał, nawet nie proponował, tylko już wprowadzał te zmiany. Te zmiany są spowodowane po prostu prawem lekarzy pediatry. W związku z tym dzieci chyba do drugiego roku życia, o ile pamiętam, będą rzeczywiście pediatra, że służy drugiego roku życia to jest lekarza rodzinnego, takiego, który pewnie będzie pełnił dyżur.
Proszę Państwa, ja w tym momencie zawsze zadaję takie pytanie, mianowicie, czy może ktoś z Państwa wie, kto odpowiada w Polsce za podstawową opiekę zdrowotną? Bo ja osobiście nie wiem. Tak, minister nie odpowiada. Minister odpowiada za przekształcenia, za procedury wysokospecjalistyczne. Narodowy Fundusz Zdrowia nie, bo kupuje, obraca pieniędzmi i kupuje pewne usługi. Samorządy też podobno nie. Ani wojewódzki samorząd, ani powiatowy, ani też gminny. No, wychodzi na to, że ja. Może nie tak jest. To chyba moja taka robota. Ja myślę tak, że odpowiadając ale tak w pytaniu zupełnie poważnie, to ja pan, no nie chciałbym zapewnić, no są szanse, no czynimy te starania, no rzeczywiście prowadzę 1000 rozmów, uruchamiam 1000 kontaktów koleżeńskich. No dzieje się tutaj, no na chwilę obecną jest tak jak jest. Rzeczywiście, jeszcze raz powiem, trafiło to na styczeń, trafiło to na epidemię grypy, gdzie było tu dużo zachorowań, rzeczywiście, no akurat te dwie rzeczy się zazębiły. Już na przykład luty był znacznie spokojniejszy miesiącem i nie było przypadku, no, chyba że no, nagle rzeczywiście o godzinie 18 za 5 przy jakiejś tam jeszcze ilości pacjentów oczekujących, no też przypomniał sobie z patyną. Jak ktoś zachoruje nagle, to wiadomo, że pomoc uzyska. Natomiast jak ktoś choruje od 2 dni, ale za 5-6 nagle akurat przypomni sobie w cudzysłowie, czy też akurat będzie miał wtedy możliwość przyjechania, no to czasami się może zdarzyć, że ten pacjent nie będzie przyjęty, ale generalnie jest to na bieżące. Jak wychodziłem w tej chwili, to nie było ani jednego pacjenta przychodni. Czyli nie jest aż tak źle z tą aktualnie dostępnością. Pracuję na chwilę obecną w Małkini 6 lekarzy. Ja, doktor Kozłowska, doktor Krajewski, o czym za moment, doktor Sałacińska, doktor Zawisza Marta i doktor Wycitko, jeszcze, który wykonuje u mnie USG, to no 6 lekarzy. Myślę, że to nie jest mało jak na taką przychodnię. Jeszcze raz powiem, że pracujemy nad doktor Sałacińską, żeby jeszcze zechciała ten jeden dzień jeszcze dodatkowo. Bo zmieniamy tam nawet w tej chwili konfigurację, bo ona była środy, czwartki. W tej chwili będzie wtorki, czwartki, bo tak doszliśmy do wniosku, że chyba będzie to troszeczkę lepiej. Namawiamy na poniedziałek, bo ten poniedziałek jest takim dniem, jak Państwo wiecie, no, z reguły kiedyś to był ten targowy dzień, taki dzień później taki majsterski, ale rzeczywiście najwięcej pacjentów jest poniedziałek. I nad tym poniedziałkiem pracujemy nad to. Żeby jeszcze zechciało jeden dzień być u nas. Jeżeli chodzi o właśnie. To znaczy, no mamy problem dzisiaj, panie doktor Kołodzie, tak jak powiedziałem, no, która no, jakąś tam inną drogę swojej kariery wybrała. No ale musimy sobie zdawać sprawę, proszę Państwa, jeszcze o innej kwestii. No myślę, że o niej nie sposób nie powiedzieć. Niestety w tej chwili opieka zdrowotna, proszę Państwa, opiera się na emerytach. Dzisiaj ja znam jednego lekarza, nie wymienię go tutaj z nazwiska, który jest emerytem i pracuje. Natomiast nie znam żadnego, który by nie pracował. Emeryta. W różnym wieku. Tak było zawsze, bo w Jesienicy pracował pan doktor gdzieś na Sarzewski, który miał chyba tam do końca był na posterunku, miał lat 90, przyjmował tam pacjentów. I tak się proszę Państwa, u nas w tej chwili tak. Ale to tak jest, proszę Państwa, że proszę spojrzeć na oddział pediatryczny, jak tutaj akurat są młodzi ludzie, którzy być może korzystają. Chyba jest jeden nie emeryt, który. To jest jeden lekarz nie emeryt, który trzyma oddział. Reszta to są emeryci. Chirurgia chyba połowa. Interna troszeczkę lepiej. Ginekologia troszeczkę lepiej. Niestety
Może się tak zdarzyć, że trzeba będzie szukać zaraz lekarza, kolejnego lekarza rodzinnego, więc ten problem może jakby... No daj Boże, żeby wszędzie było, no wszyscy, żeby byli zdrowi lekarze. Tutaj Państwo jesteście przy części z prostyjni Państwa radni, no przecież wiecie, że lekarz, który Państwa w cudzysłowie obsługuje, no i już nie zagląda się, powiecie, lata, ale. Tutaj zostawię takie niedomówienie. Stąd, żeby to może tak zreasumować. To znaczy tak, ja myślę, że dzisiaj... Aha, jeszcze jest jedna kwestia. Otóż chcę powiedzieć, że nie wiem jeszcze jak to jest liczbowo, ale część pacjentów nam odeszła do Ostrowa i myślę, że tam pani doktor, wiadomo, no jak doktor Kowadził nas pracowała lat 20, no są pacjenci, których znał od urodzenia, no gdzieś tam usiłowali wymierować do doktor Kowadziej. Ona wiem, że i tutaj no też się zaczyna problem. Może się zacząć problem, jeżeli część pacjentów odejdzie. Dlatego jeszcze raz powiem, że chciałbym i myślę, że zrobimy wszystko, żeby te personalia nasze tutaj poprawić. No myślę, że z pomocą Państwa radnych, bo to przecież pomimo tego, że powiedziałem, że nie Adam odpowiada za tą podstawową opiekę zdrowotną, ale myślę, że no właśnie chyba to są samorządy, żebyśmy rozwiązywali te problemy. Natomiast gdyby się z jakichś względów wszystkie sprawy tak przysięgły przeciwko naszej tutaj opiece zdrowotnej, no to ja Państwa tutaj oczywiście o tym powiadomię najpóźniej w październiku, że jest jakiś problem i po prostu problem jest trudny do rozstrzygnięcia. Ale ja jestem optymistą życiowym i myślę, że to tak aż strasznie nie będzie. Nie wiem, czy to jest wyczerpująca odpowiedź. Starałem się. Znaczy, jeżeli można jeszcze, bo nie wiem, na razie chcę odpowiedzieć na pytanie. Czy to satysfakcjonuje? Tak? Przy okazji, tak jak mówię, no jestem u Państwa tutaj rzadko. Wtedy, kiedy się coś dzieje. Ale chciałbym uprzejmie tutaj Państwu zwrócić uwagę tylko na stan okien w Państwa obiekcie. Boimy się ich otwierać, boimy się, że mieliśmy chyba ze dwa razy taki przypadek, że okno się samo otworzyło, dobrze, że nie było żadnego pacjenta, bo by mogło zabić. Są takie okna, które wiszą na jakichś takich zawiasach, one na górze się tak otwierają. Sprzątaczki już nie otwierają ich, bo się boją, żeby ich... Czyli one są w ogóle niemyte i chyba nie będą myte. Stan jest tragiczny, proszę Państwa, okien. I druga kwestia, którą tu chciałbym Państwu... Pewno Państwo wiecie, to jest brak parkingu. Tam wtedy właśnie, kiedy była ta epidemia, to ja mówię, co w tej Biedronce dzisiaj rzucili? A to okazali się, że to moi pacjenci. Oni tam parkują przy Biedronce i przy Sokrotce. Tu nie ma parkingu. Tu jest problem, coraz więcej ludzi jest motoryzowanych, natomiast nie bardzo mają gdzie stanąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo.